Prawa człowieka to fundament naszego istnienia, to dorobek naszej cywilizacji. XX wiek przyniósł nam Dalajlamę i Jana Pawła II, którzy pokazali, że można żyć w bezpiecznej przestrzeni. A wcześniej Genghis Khan i Aleksander Wielki, a później Hannibal pokazywali, w jaki sposób okrucieństwem można zyskiwać władzę, dominację, podporządkowanie. Dlatego cieszymy się, że żyjemy w XXI wieku, wieku praw człowieka. Doktryna Atyny wskazuje, że to również większy szacunek dla kobiet. To wreszcie upodmiotowienie ich. W takim świecie można żyć, szanując wszystkich innych ludzi. To jest dla nas najważniejsze zadanie. Bo nasze wolności ograniczone są wolnościami innych ludzi.